Cześć kochani, dzisiaj nagrywam dla Was takiego vloga domowego, takiego przedświątecznego. Pokażę wam jakieś tam dekoracje, które robię, bo taki już trochę nastrój świąteczny się robi. Ogród oczywiście, już Wam pokażę przebitki tutaj, jak tu się życie budzi. Kwiatki, zaraz Wam tam pokażę przebitkę tych przylaszczek chyba? Wydaje mi się, że to są przylaszczki. No i ścinamy trochę gałązek sobie teraz do świątecznych takich wiązanek. O, tutaj już jest trawa oczywiście jest, ale ziemia, którą będę przesadzać zaraz kwiatki. No jest tak fajnie, zimno bardzo, ale przynajmniej już trochę się zieleni. To jest zawsze takie podbudowujące, że już jednak ta wiosna mimo wszystko, mimo tej pogody nadchodzi. No. Tak to wygląda, tam są te brateczki, które już Wam pokazywałam. W każdym razie jest już, o, jest już fajnie, jest już tak trochę zielonkawo. No i ogólnie, o, możemy posłuchać przez chwilę, słychać ptaszki. Są ptaszki. Opowiem wam też o moim odżywianiu, bo staram się wrócić do takich. Znaczy ja się dość zdrowo odżywiam, ale czasem mam takie momenty, kiedy trochę jestem zbyt zajęta i nie mogę się zajmować tym za bardzo. No i trochę teraz pracuję nad tym, żeby inaczej. Jak jeść, żeby zdrowo schudnąć? Albo jak zdrowo jeść, żeby schudnąć, albo jak po prostu zdrowo schudnąć. O! Różnie może to być. I słuchajcie, właśnie. Robię te koktajle, sałatki teraz, staram się tak dużo jeść tego zielonego i świeżego i no i właśnie tych takich owoców, orzechów, żeby jak najwięcej składników było dobrych, a jak najmniej tego glutenu i treści takiej niepotrzebnej, żeby jednak troszkę te boczki tutaj, wiecie, na wiosnę i na lato zrzucić, no bo to jest, myślę, że nie mam jakiegoś dużego nadmiaru, ale nie czuję się z tym tak super, super fajnie, jak mam trochę za dużo tego. No jak każdy, prawda? Także zobaczycie tam przebiteczki zaraz z domu i z mojego takiego, no właśnie, jak tam robiłam sobie jakieś jedzonko. No. No i ogólnie jeszcze się zobaczymy i będę Wam też życzyć świątecznie. Tak zrobić, patrzcie. Ale piękne. Jest, są. Są przepiękne, tu też widać. Tu jest cały las tego. Cudowne są. Patrzcie. Tak to kocham. Ale, wiecie co? Mają dopiero pączki, ale jak będą w domu, to się moment rozwinie i już jutro będą kwitły. W pełni, moim zdaniem. Wrzośce kwitną. Już się robi tak fajnie, ale zimno bardzo jest. No jest mega, naprawdę. Tu jeszcze trochę do posprzątania, ale to się tym nie ma co przejmować, bo to można zrobić zawsze po świętach, jak będzie cieplej. Moi drodzy, i pokażę Wam tu jeszcze, bo na razie nasz taras jest zupełnie goły i będę musiała chyba uszyć nowy pokrowiec na parasol. Oczywiście nie ja, bo ja nie mam takiej aż mocnej maszyny, takie grube materiały dobrze szła. Kupiłam też materiał nowy na tą pleksi, która jest na tej pergoli. Więc będę też nowy dach, który będzie już w nowym letnim studio niedługo. Myślę, że od maja tu zacznę nagrywać znowu, jak będzie pogoda oczywiście na tyle dobra. I damy tutaj nowy, świeży, taki kremowy właśnie w takim kolorze. No ten już jest przybrudzony. Ale właśnie w takim kolorze, jaki był, tylko troszkę teraz zmienię projekt, będzie bardziej taki będzie ten materiał trochę schodził niżej i będzie, nie będzie taki trójkątny, tylko będzie raczej prostokątnie tam na końcu schodził. Także zobaczycie już potem efekt tego, bo na razie nie będę, dopóki nie zrobię, to nie będę Wam pokazywać już tarasu na ten moment. Będę właśnie się tym zajmować, zawozić to do krawcowej, do pani krawcowej i... No i zobaczymy. Mam nadzieję, że to wyjdzie fajnie. Będą jakieś tam nowe też aranżacje, nowe gadżety na tarasie, więc mam nadzieję, że to
będzie ładnie wyglądało w studio i we vlogach i że Wam będzie się podobać. Słuchajcie, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że od razu teraz Wam powiem, że będę Was zapraszać, już święta, już nie będzie nowych holi, ani żadnych takich programów, to już zresztą mówiłam wstępnie, ale w niedzielę zobaczycie taki filmik, vlog, jak szukam idealnych jeansów, tym razem w sieciówkach, bo będę szukać i w sieciówkach, i w second handach, więc zrobię Wam może ze dwie części i jakie są tego wyniki. Byłam już w kilku sklepach, już coś nagrałam, ale jeszcze jutro jadę, więc jeszcze coś dogram i pokażę Wam taki duży przegląd jeansów we wszelkich możliwych stylach, krojach i jak je mierzę właśnie w przymierzalniach i powiem Wam też od razu takie trochę recenzje jakości tych jeansów i porównania cen i jakości w różnych sklepach, między innymi to będzie Massimo Dutti, Zara, Guess i też inne sklepy, zupełnie inne, jeszcze jutro właśnie mówię idę, także mam nadzieję, że to będzie przydatne i że uda mi się może nawet jedne z nich kupić. Na pewno kupię tylko takie, które mi zachwycą. W przeciwnym razie w ogóle nie kupię, ale będę próbować, kochani. Także na to już Was zapraszam w niedzielę wielkanocną. Mam nadzieję, że to będzie taki relaksujący vlog. A dzisiaj tym bardziej relaksujący, bo jeszcze w domu teraz wchodzimy i zobaczymy początki dekoracji. Posprzątana absolutnie jeszcze nie jest, ale i tak już robię dekoracje, bo wolę zacząć od czegoś przyjemnego, wiecie? Jakoś tak w lepszy nastrój mnie to wprowadza i daje mi więcej energii, jak już jest tak ładnie, a niekoniecznie jest idealnie czysto, ale oczywiście, że będę sprzątać również. O, zobaczcie. Co prawda nie posprzątane, ale mam już trochę rzeczy. Tu dostałam w szkole od uczniów. Takie ciasteczko, jajeczko. Psss. A tutaj rzeczy, które przygotowałam dla moich bratanków. Takie naturalne z drewna ozdoby. Królik, który trzyma jajko w sobie. I taki słodki koszyczek, też z króliczkami. O. To jest z drewnianej sklejki. I w środku taki ogródeczek i też jajeczko. Dla jednego taki, dla jednego taki. Takie małe upominki. A tutaj mamy tadam, wiosenny parapet. Wiecie co, ja wolę Boże Narodzenie. No jako ogólnie jako święta, ale dekoracje wielkanocne to są... O, jest kłótnia. Patrzcie, co się tu dzieje. Trafiliście na chwilowe niezadowolenie starszej pani. Rysiu! Rysiu, pokaż się widzom. O, jaki śliczny jesteś, jaki piękny jesteś. A tu? O, ty też jesteś ślicznością. Taką, o, taka staruszka już. Ojej. Mua. Mua. Rysiu, popozuj. Fajnie, bo chciałam pokazać kurę. Przesuń pupcie. O, już będzie mi lizeł, patrzcie. Dobra, zobaczcie, tu jest kura chyba portugalska, z tego co mi się wydaje, aczkolwiek, no oczywiście nie dam za to głowy, ale jest drewniana, fajna kura z kurcokiem, w tych kolorach, które mi tu pasują, bo wiecie, tutaj są te kolory takie nasycone u mnie. I to też jest takie malowane, strugane, ręcznie, takie fajne, z lumpeksu oczywiście. No i tutaj są kaktusiki z ozdobami. I dzisiaj też dostałam taką piękną doniczkę z hiacyntami od uczniów. Tutaj się coś królik przekrzywił, ale już jest. No i ostatnio kupiłam też taką bardzo fajną tackę w takich kolorach wiosennych, w takich pastelach, drewniana, malowana. Tak to wygląda. Śliczna ta tacka, jest taka malutka, złocona oczywiście, która mi tu też fajnie pasuje do wnętrza. I takie malowane jajko na pastele. To jest drewniane jajko. A to już mam dawno, też z lumpeksu. Bardzo ładne jest ten żonki. Takie mini żonkile. Super. No i gniazdko. Tak to wygląda, a teraz, o tu jeszcze dalszy ciąg są. Jest królik w koszyczku. I tu jest w salonie taka wiosenna dekoracja. To jest w stylu bardziej glamour. Jest złote jajko, takie też kupione na kiermaszu szkolnym z tych cekinów. Ale tak pasuje mi tutaj, wydaje mi się. I takie jedno malowane, drewniane. Ten królik jest piękny. Tu Wam chciałam pokazać, to też jest second hand. Zobaczcie, jaki śliczny króliczek. To jest chyba vintage, jakaś czeska produkcja. Bohema. Tak.
bardzo mi się podoba, naprawdę. Handmade, Bohema Czechosłowakia, czyli to jest taki naprawdę vintage królik. Bardzo ładny, w pięknych kolorach, naprawdę jest prześliczna ta figurka, strasznie mi się podoba. I z czego to jest? Czy to jest metal jakiś malowany? Czy to jest jakiś... No nie jest to ceramika, bo nie ma dziury, a dziura musi być w ceramice, bo inaczej by pękła w wypalaniu. Czyli coś to jest jakiś inny materiał, ale piękny i kolory i w ogóle no jest przeuroczy. Znowu hiacynt i tutaj... O, i ostatnio kupiłam, patrzcie, też w Rompexie, takie śliczne, szklane, dmuchane jaja pastelowe, bombki, nowe, z metkami, ale zakryłam te metki tym mchem, bo na razie nie będę ich zdejmować. Po prostu tak nie chciało mi się nawet. Śliczne, patrzcie, to jest normalnie wszystko szklane. Ta jest taka różowa, matowa, a tamte są bardzo ładne, ze szkła, takie nie jakieś styropian. Chociaż ja też czasem lubię takie zdobione ręcznie, nawet przez dzieci te ozdoby, ale tutaj mamy taką ekspozycję i oczywiście ucięte w ogródku gałązki piękne, migdałowiec i zwykła ta wierzba ucięta i lidlowski zając z poprzednich lat. Ostatni kawałek dekoracji to tradycyjnie tutaj ta wierzba, na której zawieszam te bombki, te jajka takie kolorowe. No i jest już wesoło. I cudowny królik ręcznie robiony z takim pomponem. Patrzcie, jak fajny. Made with love. Śliczny jest. Biały królicek robiony z Włócki. Te ozdoby tak mnie rozczulają, dlatego gadam jak taka potłuczona. No w każdym razie, słuchajcie, tyle. Zachodzi już słoneczko pomału. A przygotowania przedświąteczne, jak widać, niestety szyby jeszcze pozostawiają do życzenia. Ale tutaj jest taka słodka wystawka. Zobaczcie, dostałam aż uczennicy takie jajecka z rzeżuszką. Jakie słodkie. Mają fryzurki rzeżuszkowe. A tu jest przepiękna kurka, którą kupiłam w Lumpeksie oczywiście. Patrzcie, jaka słodka. Taka figurka, ale naprawdę ładnie zrobiona kureczka. Super to wygląda moim zdaniem. Bardzo mi się podoba. No i lizak z Bożego Narodzenia, ale to może zjemy do Wielkanocy. Rzeżucha mojej roboty w związku z tym nie jest posiana, bo stwierdziłam, że jak już jest tu posiana, to po świętach się posieje. Będzie świeża trawka. Moi drodzy, no i co? Przegląd szafy zrobiony. Patrzcie, jak mam mało ubrań teraz. Tylko tyle. Tutaj jest półka, co prawda. Tutaj te rzeczy tutaj to są po domu takie porządne, ale takie wiecie, no takie wygodne bardzo, które tam dresy i tak dalej. Tylko tyle spodni. No, jeszcze mam tutaj wiszące spodnie. O, jest niebieskie, turkusowe, panterka. Niektóre z tych rzeczy są dość ciepłe, więc jeszcze pewnie część wywędruje na górę. Ale na razie te zostawiam tutaj. Naprawdę nie ma tego dużo. Mam trochę rzeczy jeszcze na górze, ale takich bardziej koncertowych, wyjściowych. No i jeszcze tutaj swetry. Niektóre to są, to jest kamizela taka ogromna. Tu mam trochę swetrów. Widzicie, zostały takie swetry w kolorach, bardziej w kolorach lata, takiego w moich kolorach. No i rzeczy takie właśnie bardziej w mojej kolorystyce. Ale jeszcze pewnie będę robić lekką selekcję mimo wszystko. Ale i tak już jest w miarę tutaj posegregowane i posprzątane. No i widzieliście już, że część rzeczy wyprzedaje. No, ale generalnie tu jest jeszcze sukienka niepowieszona, którą mam zamiar dopiero na górę zanieść, bo jest za długa do tej szafy tutaj. Ach, jest już tak, patrzcie, tak słońce takie wieczorne. Będę się już z wami żegnać, moi drodzy. No i tak, kochani, moje starania. Herbata zielona z pierzgą. To znaczy, że ten miód jest z pierzgą, jak widać. Taki mi został. Sałatka, w której jest musztarda miodowa, oliwa z oliwek, sól, cytryna. To jest koktajl. Koktajl, który zaraz będzie zmielony i wypity. A to biorę do szkoły. To
dodatkowo. To jest całkiem spoko, trochę może za słodkie, ale nie piję tego aż w takiej ilości. No i oczywiście co? Kawa. Kawa z napojem owsianym. Słuchajcie, to ta moja sałatka już gotowa. Zobaczcie, tutaj nie mam takiego super porządku teraz, bo nie mam czasu ogarniać. No i do tej sałatki kupię sobie serek bez laktozy, taki, no taki serek wiejski bez laktozy, po prostu, nawet bez pieczywa. I to naprawdę mi wystarcza. Mam jeszcze jakieś orzechy do chrupania, gdybym była głodna. No w każdym razie myślę, że to jest taka moja codzienna. Mniej więcej tak wygląda moje śniadanie do godziny 13, do szkoły. Czasem coś jeszcze dodatkowo zjem, jeżeli są jakieś poczęstunki w szkole, to się zdarza. Ale dzisiaj planuję trzymać się tego dokładnie planu. Planuję plan. Moi drodzy, na zdrowie. W koktajlu jest ananas. Nie wiem, czy wiecie, ale ananas też wpływa na to, żeby po prostu było lepsze trawienie, więc pomaga w odchudzaniu. Jeżeli chcecie skutecznie tam zrzucić jakiś drobny zimowy tłuszczyk, to polecam. Ananas jest naprawdę super. Polepsza trawienie, ma dużo właśnie takich enzymów, które pomagają w tym. A ja w ogóle uwielbiam smak ananasa. Tu jest jeszcze trochę gruszki, cytryna, woda i liście szpinaku. A liście szpinaku praktycznie nie wpływają na smak, więc naprawdę te koktajle są pyszne. Zachód słońca. No i życzę Wam wesołych świąt, życzę Wam, żebyście super spędzili ten czas na takim odświeżeniu wiosennym, na fajnych spotkaniach rodzinnych i z przyjaciółmi. Nie przejedźcie się, ale zjedzcie trochę dobrych rzeczy, bo zawsze w święta jednak warto trochę tak sobie lekko chociażby pofolgować. Ja też zamierzam coś tam złamać, moje takie ostatnie postanowienia. No, a w każdym razie dużo zdrówka, bo teraz taka pogoda bardzo zmienna jest i można łatwo się zaziębić i tak dalej. Kochani, no i żegnam Was i pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia w niedzielę w filmiku i po świętach już w normalnych, regularnych programach, a także niedługo już w urodzinowym vlogu i w urodzinowo 4000 rozdaniu. Także zapowiadam już, tak lekka zapowiedź. Cześć, pa, pa.